Dzisiaj pani znakiem charakterystycznym jest ten kolor, szczególnie w stylizacjach, chociaż w myślach też zdecydowanie, ale ja sobie obejrzałam archiwalne zdjęcia sprzed kilkunastu lat, nawet przed dekady, i wtedy wybierała pani jednak bardziej stonowane kolory. Kiedy była ta zmiana? Wydaje mi się, że ta zmiana, kiedy chciałam z powrotem zacząć malować, i to malowanie również się odbiło na tym, co noszę. Że jednak te takie stonowane historie są dosyć nudne, wszyscy je noszą, a ja kocham kolor. Wydaje mi się, gdzieś Kuba zaczyna mi się, tak jak i w książce, tak i w rzeczywistości, zaczyna szaleć za mną. Ubóstwiam kolor, ubóstwiam malarstwo impresjonistów, Cezana i po prostu ten kolor oszalał i wrócił do mnie. Czyli jak jest ta radość, jak jest ta wyobraźnia, pasja, to jest kolor, a to oznacza, że przekładać to również na te gorsze dni, wtedy po prostu wybiera pani coś innego? Czy już nie ma tej starej Magdy? Znaczy, może tej takiej stonowanej Magdy. Teraz jestem zdecydowanie bardziej ekspresyjna. Niedawno wydała pani swoją autobiografię. Mnie ciekawi, czy to była szybka decyzja, czy jednak musiałaś pani zastanowić, czy to jest dobry moment i czy chce opowiedzieć wszystko? Ja przepraszam, jestem dosyć niepokorną i w sumie nierozsądną osobą, dlatego że robię wszystko raczej spontanicznie i decyzja o autobiografii była automatyczna. Poznałam kogoś, kto wydawał mi się bardzo wrażliwy, urodził się tego samego dnia co ja i wiedziałam, że zrozumie mnie i miałam ochotę opowiedzieć mu o moich losach. A trudno było panią złapać, żeby opowiedzieć o tych losach, bo jednak grafik jest napięty. Jak to nie, wyglądało, w jakich miejscach? Wypłynęliśmy poza standard i poza ramy wszelkiego czasu i programów. Mieliśmy zawsze czas, żeby obejść wszystko i znaleźć dla siebie czas poza granicami kraju. Mhm. Byliśmy w miejscach, gdzie żyłam i tam to pisaliśmy. Maroku, Hiszpanii, wszędzie.